Mój tata żył republiką i ja chcę po prostu podtrzymać te życie, ponieważ wiem, że kiedyś pokolenie osób, które znały republikę, się skończy. Ale jak to jest muzyka, to jest rejestr dźwięków, który można przekazywać dalej i chcę przekazywać je także dla swoich dzieci, żeby one mogły przekazywać je dla swoich. Teksty, nawet nie wsłuchując się w muzykę, można dowiedzieć się tego, co odczuwali wtedy ludzie. Zobaczyć ich walkę przeciwko złym czasom. To dla mnie to jest jedna z najbardziej niesamowitych rzeczy, jaką może zrobić człowiek. Walka za pomocą słów. No, człowiek chce się także podzielić swoim wrażeniem, prawda? Tą sztuką, którą odkrył kiedyś i odkrywa nadal. Przygoda moja z Republiką rozpoczęła się w 8 klasie szkoły podstawowej, a było to w roku 82, ubiegłego stulecia niestety. Usłyszałem pierwsze te piosenki, które znalazły się później na tych winylowych singlach, czyli Kombinat, Biała Flaga, Telefony. Była to radiowa trójka. No, wybraliśmy się z kolegami na wagary, które odbyły się w moim domu. No i tam usłyszeliśmy właśnie audycję, gdzie jakąś taką poranną, gdzie były puszczone te wspomniane przeze mnie piosenki. No i tak się zaczęło. Nacje muszą być, opisz niedobrze będzie nam. Na monitorach nowy świat, więc dalej emitujcie film. To było takie dziwne doznanie, ja tego nie potrafię tego nazwać. To takie otwarcie głowy na zupełnie inne dźwięki. No i tak mam do dzisiaj. W momencie, kiedy już usłyszałem Republikę, to dla mnie już się zrobiło wielkie. Więc tak jak się zaczęło, tak trwa do dzisiaj i nie potrafię określić, po prostu od początku tak jest i już. Mówi szalony, dotknął się e-mail. Wszystkie cztery świata strony odeszły gdzieś. Ręce ciągle błąde są. Bramo pierwsza, bramo druga, otwarta bądź. Jest tylko stryk szalony, dotknął się e-mail. Chociaż na nim dobrze znamy, rozbieram się. Ciała na nie, ciała tracę, tysiące ciał. Ciała w elektrycznym sądzie, tu są, tak byś chciał. Zespół jakby też jest taką, jak każdy nastolatek, chwytałem się różnych rzeczy i siłą rzeczy, jak mój idol miał zespół, prawda, pisał i tak dalej, to my oczywiście też musieliśmy wiele lat temu oczywiście robić podobne rzeczy, oczywiście z bardzo różnym skutkiem, różnie to było, ale niemniej jednak podjęliśmy próbę zafunkcjonowania jakiegoś muzycznego i w swoim miasteczku, w Choszczy, niewielkim miasteczku w zachodniopomorskim,
takie pierwsze kapele zakładaliśmy i one wcale nie były republikańskie. Chodziło o to, żeby grać po prostu. To nie jest tak, że ja mam w tej chwili inni, w których na co dzień gram, że my sobie z góry zakładamy, że my mamy być republikańscy na wskroś i tworzyć gdzieś tam w ich stylistyce czy w podobnych klimatach. To gdzieś po prostu samo wypływa i pewne rzeczy oczywiście wyłażą, bo przesiągnięty jestem na wskroś tą dokonaniami Republiki, dokonaniami Grzegorza i pewnie się już nigdy tego, od tego nie uwolnię. Oczywiście wcale nie muszę. Nie mów mi tak, nie wszystko wiesz, nie w twojej głowie wszechświat eksplodował. Na dłonie byłem opadł, papilarny chwili sieć, to ty jedna schwyta i patrz i cześć. Światłem pomalować twarz, przestanę szukać cię, tak od mnie teraz. Przestanę dobrze, światłem pomalować twarz, przestanę szukać cię, tak od mnie teraz. Cieszy to, że tak dużo młodych ludzi odkrywa na nowo Republikę. No i że my też jako taka społeczność, ta nazwijmy to seniorska, też dalej się gdzieś trzymamy, odnajdujemy się na różnych społecznościowych portalach, kontaktujemy się ze sobą, wymieniamy te materiały, które gdzieś tam w naszych archiwach posiadamy, zdjęcia, muzykę, koncerty stare, to jest super. I jak widać, rzesza tych fanów nadal funkcjonuje. Ona oczywiście jest gdzieś tam porozkładana po całej Polsce, po różnych miastach, miasteczkach, wioseczkach. No ale jest i przy tych nowych zdobyczach techniki wychodzi, no jest obecna i bardzo to cieszy. Gdzie się mamy kochać, powiedz, pokaż mi scena. Na mieszkaniu poczekamy jeszcze 10 lat. Gdzie się mamy kochać, pokaż, gdzie mamy spać. Gdzie się mamy kochać, bo mówię gdzie. To trzeba śpiewać, być była też. To nie pornografia, a on nie je. To trzeba śpiewać. Ja wcale nie miałem żadnych zdjęć z Republiką, aż w zeszłym roku dopiero się okazało, że Ania Sztuczka, nasza przyjaciółka tutaj z Torunia, która prowadziła fan klub i jakby pomagała nam założyć fan klub w Choszczynie moim rodzinnym. I ona odnalazła gdzieś zdjęcie z koncertu w Odnowie w 1985 roku i faktycznie wtedy, jak zobaczyłem tak po takim czasie to zdjęcie, to aż się tak łezka zakręciła wokół, bo człowiek dopiero sam naprawdę zdaje sobie sprawę z upływu czasu. To jest święto Republiki, powiem tak. Jej urodziny, jej chwała i tak dalej, ale dla tego pokolenia mojego, które jakby dorastało, dojrzewało razem z zespołem, to jak sobie zdamy sprawę z tego, że minęło to 30 lat, to ja sam nie mogę uwierzyć w to, że to jest całe moje i nastoletnie i dorosłe życie do tej pory. Republika trafiła w taki czas, w takim, są różne, fajne rzeczy, naprawdę bardzo lubię polską muzykę i odkrywa się ją co roku, coraz to nowe kapele i tak dalej i są rewelacyjne, naprawdę, ale w tych czasach, kiedy startowała Republika, było to coś niepowtarzalnego, nie da się powtórzyć takiego sukcesu, nie w wymiarze komercyjnym, tylko takim twórczym, w odbiorze przez ludzi, fanów i tak dalej. Stworzyła się pewna subkultura przecież do tego, przy tym zespole. Tak jak Depeche Mode, nie wiem, The Cure gdzieś na zachodzie i u nas, tak Republika. Żaden zespół nie powtórzył w takim wymiarze właśnie.
życzę. Do zobaczenia w kolejnym sesji. W naszym gronie Sławek Ciesielski oraz Paweł Kuczyński. Nie widzę. Cieszymy się, Sławku, że jesteś z nami jak co roku. No, to było bardzo fajne, kiedy nagle, no oczywiście nie z dnia na dzień, ale nagle staliśmy się kapelą numer jeden dzięki Kombinatowi, piosence Kombinat. To był właściwie taki szok trochę. Wtedy tak jeszcze do końca sobie jakby nie potrafiłem zdać z tego sprawy, ale po prostu w jednej chwili stało się coś takiego, że mamy mnóstwo fanów, fanek, że na nasze koncerty przychodzą tłumy i im się to podoba. Jednocześnie zaczęły spływać jakieś pieniądze. To był taki skok w życiu, tak mógłbym to nazwać. No i to było cudowne. Jest kolejny punkt programu. Więc się streszczacie z pozwoleniem. Możesz ten bilet opuścić? A na razie poproszę go do filmu. Dziękuję. Jestem w jakimś sensie z tego dumny. I cieszy mnie to w ogóle, że tyle fanów nadal jest nam wiernych i kultywują to, co robiliśmy. To jest cudowne. Te spotkania są dla mnie też bardzo miłe, fajne, bo wielu z fanów mogę nazwać dobrymi znajomymi, wręcz przyjaciółmi. I to jest miłe, że się spotykamy, możemy sobie pogadać. Piętna republikańskiego nikt i nic ze mnie nie zdejmie, także czuję się republikaninem bez przerwy. Natomiast rzeczywiście nie jestem już muzycznie aktywny w sensie republikańskim, poza okolicznościowymi koncertami, na których się jeszcze udzielam. A to gdzieś tam w Warszawie był taki duży koncert w Placu Teatralnym, a to tutaj z okazji koncertu poświęconego Grzegorzowi. Ale to są sporadyczne przypadki. Kontaktu muzycznego, takiego w sensie muzycznym, z Republiką już nie ma. Wiemy doskonale, my o tym doskonale wiemy, Pawle. Mało tego, mamy dla Ciebie taki mały prezent. Największą częścią tego prezentu jest taka pamiątka, którą chcemy do tego człowieka pamiętamy. Panu się też przedstawiać. Dziękuję. Bardzo sobie podoba. Również dziękuję za Panu, że jestem wzruszony. Demonstruję piękny kanek i troszeczkę literatury. Odsyłam zawsze w takich sytuacjach do Zbyszka Krzywańskiego, który ma tak zwaną patologiczną pamięć. On pamięta wszystko, łącznie z datą, godziną, miejscem i tak dalej. Bywało wesoło, czy ja wiem, czy to anegdotyczne. Moje ucieczki przez balkon, a raczej przez lodzie. Ja mieszkałem kiedyś na pierwszym piętrze i ponieważ przed domem na ławce, przed wejściem na przykład sypiała załoga fanów, która przyjechała z Warszawy i chciała mnie koniecznie spotkać, a ja niestety na przykład, czasami nie miało się na to ochoty, ponieważ tego było dużo, troszeczkę mało brakowało nam osobistego życia, bo ponieważ myśmy byli na trasach i zjeżdżaliśmy do domu i przyjeżdżała ekipa fanów na przykład, która też chciała z nami jeszcze pobyć. Więc wychodziłem przez balkon, nie? I oni się dziwili, że byłem i mnie nie ma. Ale to było w planie, żeby przygód waszą uwagę. To są dwie pozycje literatury dla pani, specjalnie od prozami naszego. Dziękuję posła. Bardzo. A to coś na pamiątkę, na długie lata. Taki dyplom, puchar od nas. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja zrobiłam bardzo rewolucyjny film w szkole filmowej na ostatnim roku reżyserii. Swój film dyplomowy i wtedy mój mąż, Józef Robakowski,
kiedy szukałam kogoś, kto zrobi mi dobrą muzykę, i żadne z zespołów właściwie wtedy mi się tak bardzo nie podobały, nie miały w sobie takiej drapieżności, takiego intelektu i takiej siły przekazu, czegoś takiego bardzo autorskiego. I Józef dał mi taką kasetę Grzegorza i powiedział, że ta płyta właśnie, mówi, wiesz, ten chłopak robi fajną muzykę, oni mają taki świetny styl i mają taką wyrazistość, wydaje mi się, że są idealni muzycy do twojego projektu. No i wtedy ja usłyszałam pierwszy raz, zresztą nie wiedziałam, że Grzegorz śpiewa. Wydawało mi się, że jest autorem muzyki, że ktoś tam śpiewa, ale że jest autorem muzyki i że właściwie jest takim, można powiedzieć, plastykiem, designerem, kimś takim, kto wymyśla kształt tego całego przedsięwzięcia. I dopiero kiedy po rozmowie z Ludewem, który uprzytomnił mi, że Grzegorz jest nie w Toruniu, tylko jest w Warszawie i nagrywa piosenkę, zrozumiałam, że to on śpiewa. My takie, prawda, mamy no wielkie przed sobą, że tak powiem, plany, dziecko, ja jestem w ciąży i już taki związek i będziemy budować dom, nie wiadomo co. Więc mama z tatą tak usiedli naprzeciwko nas i powiedzieli, musimy z wami porozmawiać poważnie. Okej. Okay. Parę oddechów i mama z tatą mówią tak. Grzesiu, no może byś jakąś posadę sobie znalazł. Spoważnie. Grzegorz w tym momencie, dostawał, bo choleryk, więc on w sekundę zrobił się fioletowo-czerwony. I ja go złapałam za rękę i sobie powiedziałam, że dajcie nam jeszcze trochę czasu. No to jest niesamowite. Myślę, że to świadczy o tym, jak to było silne, wiarygodne, uczciwe i prawdziwe, a przede wszystkim jaką siłę miał sobie Grzegorz, że jednak no dzisiaj nie ma takiej, można powiedzieć, muzyki, nie ma takich wiele osobowości, że można powiedzieć, patrzcie, ten człowiek zahipnotyzuje tłumy, prawda? Czy masz właśnie jakieś wspomnienia z jakichś spotkań z fanami, jakąś ciekawą historię? Jak oceniasz w ogóle? Mówię o tych latach 86, 90... Z fankami? Gdzie są te fanki wszystkie? Pokazać mi się! Jestem! Nie mogę wielu rzeczy zrobić, dlatego że nie jestem osobą prawną i dlatego że nie mogę zrobić bez zezwolenia jego rodziny ani koncertów, ani jakichś uroczystości, dlatego że po prostu nie pozwala mi na to prawo, natomiast jestem osobą, która, jak wiecie, wspiera i kontynuuje i stara się robić jak najwięcej w tym kierunku, więc myślę, że to, że istnieją takie sytuacje jak dzisiaj i jak grudniowe koncerty i te spotkania i pamięć wasza, no to jest oczywiście niesamowite i to świadczy o tym, że wszystko, co się stało, co zrobił Grzegorz, jest niezwykłe. Natomiast jestem tym wszystkim bardzo rozczarowana, że Ministerstwo Kultury, że państwo, że ludzie, którzy kierują kulturą, tak lekceważą właśnie ten swój, można powiedzieć, to dobro narodowe, a Grzegorz był dobrem narodowym i jest dobrem narodowym. I właściwie to wszystko powinno być wspierane przez media i ludzi, którzy kierują sceną i życiem kulturalnym w tym kraju, więc to jest, uważam, wielkie nieszczęście, że oni są jakby tak bardzo lekceważą to, co było w tym kraju naprawdę najważniejsze. Grzegorz był, jak to, prawda, mężczyzna, on mi taki stworzył świat miłości, że ja nie mogłam być zazdrosna, chociaż byłam oczywiście, ale on tak pięknie mówił, jaką jestem wyjątkową i ważną i najważniejszą i jedyną kobietą, że ja byłam właściwie, nie to, że uśpiona, ale ja byłam usatysfakcjonowana tą wielkością, ogromem tego związku i pomyślałam sobie, że nic w życiu mi nie zagraża i się przeliczyłam. On był prawdziwy, że on pisał niezwykłe teksty, które się nie zestarzały i się nigdy nie zestarzeją, że te emocje ludzie, każde pokolenie, każda epoka, każdy człowiek ma w sobie, że to przeżywają ludzie nieustannie, tą miłość ekstremalną, miłość, która jest i cierpieniem, i bólem, i rozkoszą, i radością, i jednocześnie wojną, i krwią, i nienawiścią. Więc myślę, że po prostu on to tak świetnie wszystko wyrażał,
prawda, przy wyrazie muzyce, którą też, no jak widzicie, jaka w tej chwili jest muzyka, jaka propozycja, prawda? No, żadna. Więc coś, co jest prawdziwe, zostaje na zawsze. Bez względu na to, widzicie, nikt temu nie pomaga. Nie pomaga jego rodzina, nie pomaga ministerstwo, nie pomaga państwo, nie pomagają instytucje kulturalne. To wszystko, co się dzieje, robicie no, właściwie własnym entuzjazmem, o czym to świadczy. Świadczy to o tym, że jest bohater wśród nas, prawda, nadal. Grzegorz mówił zawsze tak, moje fanki przeważnie noszą okulary i bardzo dużo czytają książek. A Panasewicz to ma wszystkie takie rozebrane. Czy to moje fanki nie mogą być bardziej rozebrane? Więc ja myślałam sobie, chwała Bogu, że one tak na czarno ubrane od stóp do głów w tych krawatach. Chwała Bogu i w tych okularach. Chwała Bogu. Jeżeli to trwa, jeżeli przekazujecie to jedni drugim, to jest to wspaniałe, no ale że właśnie ta siła was wszystkich trzyma. Ja wam dziękuję, że mnie akceptujecie, że jednak jestem z wami, bo to nie przypadek, że jestem z wami, prawda? Że po tylu latach różnych burz i różnych zawirowań jednak wiecie, że byłam osobą bardzo lojalną w stosunku do twórczości Grzegorza i tak jak wy jesteście lojalni w stosunku do tego, co w co wierzycie, co kochaliście i potraficie fantastycznie przekazać to swoim dzieciom, bo ja widzę na koncertach, czy ja widzę ludzi młodych, którzy słuchają Republiki, ja widzę, że prawda, na tych wielkich koncertach poświęconych Grzegorzowi przyszli fani ze swoimi dziećmi, no to było coś niesamowitego. Republika! Republika! Następny, dawajcie szybciutko. Proszę mnie tak. Sławek jeszcze przyjdzie. Moja przygoda z Republiką rozpoczęła się, gdy całkiem przypadkiem usłyszałam w 2007 roku w radiowej Trójce utwór Biała Flaga. Po prostu zahipnotyzował mnie. Cały czas brzmiewały mi te dźwięki, te klawisze, przede wszystkim ta solówka niesamowita w głowie, nawet gdy utwór już się skończył. Gdzieś tam po drodze też odbywała się akurat w Tczewie wystawa poświęcona Grzegorzowi, tak? I byłam na tej wystawie razem z klasą, jako takie wyjście, powiedzmy, kulturalne. I po prostu gdy to zobaczyłam, wszystkie plakaty, czarno-białe barwy, jeszcze w tyle leciały telefony, pamiętam dokładnie, to mnie sprowokowało do tego, żeby zobaczyć, posłuchać więcej. I tak zaczęłam sama szukać, doszukiwać się. Nie wyobrażam sobie, żeby to miało być inaczej, że miałabym słuchać jakiejkolwiek, no nie wiem, innej muzyki. Też ta muzyka, twórczość Grzegorza sprawiła, że tak jakby bardziej też otworzyłam się na kulturę, na sztukę, na poszukiwania też muzyczne. Dlatego mam taki wielki sentyment do tego zespołu. Ona z Republika zawsze będzie dla mnie bardzo ważna. Przykładowo Kolczyki, tak? Wielu ludzi się mnie pyta, kto to jest. I zaczyna się opowieść. W rzeczy samej nie tylko słucham muzyki, ale również biorę czynny udział w życiu naszego fanklubu Republika Marzeń, gdzie nawet piastuję funkcję skarbnika. I staram się brać czynny udział właśnie choćby w organizowaniu takich przedsięwzięć jak dzisiejsze. Zjeżdżają się tu fani Republiki, a tak się jakoś składa, może to nieskromnie zabrzmi, ale fani Republiki są bardzo fajnymi ludźmi. I to, że można spędzić ten wieczór w takim towarzystwie i w takiej atmosferze jest po prostu no, niepowtarzalne. Czuję się dumny z tego powodu, że w młodości swojej wybrałem no, na swojego idola muzycznego taki zespół, który po latach okazał się tego wart po prostu, który się okazał taką legendą, że mimo, że nie istnieje już od 10 lat, a wciąż właściwie żyje, wciąż fani chcą tego słuchać, chcą o tym rozmawiać, chcą się spotykać, chcą to propagować i mało tego, to mnóstwo zespołów nagrywa utwory, tak zwane covery, prawda?
będące czy to wręcz właśnie coverami, czy w jakiś sposób inspirowane twórczością Republiki czy Grzegorza Ciechowskiego. Na DBF-ie jestem no, po raz tam kolejny, trudno mi w tym powiedzieć, który, czwarty czy piąty. Natomiast spotkania te czy grudniowe, czy DBF-owe są okazją do tego, żeby pielęgnować tę republikę, tę muzykę na żywo, prawda? Czyli krótko mówiąc, nie wystarczają płyty i to, co jest do tej pory, prawda, jako praktycznie archiwum zespołu. Gdyby nie śmierć Grzegorza, Republika istniałaby dalej, prawda? Byłyby koncerty, byłyby nowe nagrania, nowe płyty. W tej chwili to jest jak gdyby przedłużeniem istnienia zespołu. I tak to należy odbierać. A poza tym jest inna rzecz, która jest niezwykle ważna i tak naprawdę chyba najważniejsza w tym wszystkim, mianowicie przyjaźnie, które się przez ten cały okres od śmierci Grzegorza nawiązały ponownie. Bo wcześniej istniały jakieś tam przyjaźnie, prawda, które istniały. Ludzie przychodzili na koncerty, ktoś miał swojego znajomego, który też słuchał Republiki, ale tak naprawdę wszystko się zaczęło paradoksalnie po śmierci Grzegorza, gdzie okazało się, że nagle utraciliśmy naprawdę coś wielkiego i trzeba było, i się okazało, że są ludzie, którzy na tym zależy, prawda? I to są te naprawdę prawdziwe wielkie przyjaźnie. Tak naprawdę dlatego przyjeżdżamy tutaj, prawda? Do Torunia z całej Polski, jadąc przez kilkaset kilometrów, prawda? I pokonując różne trudności organizacyjno-finansowe, żeby się spotkać tak naprawdę ze swoimi przyjaciółmi, którzy czują dokładnie to samo i kochają tę samą muzykę, ten sam zespół. Jestem przedstawicielem pokolenia tej młodej generacji. Nie było mnie, kiedy była Republika. Ja, jeśli jeszcze była, to ja jej nie znałem. A jak to się dla mnie zaczęło? Nie wiem, z jakiejś piosenki kojarzyłem, Biała Flaga, takie cztery miałem, Biała Flaga, Republika Marzeń, Mamona i chyba Śmierć na Pięć, które gdzieś tam się przewinęły u mnie na komputerze i po prostu one sobie były, ale jakoś nie zwracałem na nie szczególnej uwagi, chociaż no wiedziałem, że to jest coś poważnego, bo mi tata mówił, że był fanem, że on sobie ceni najbardziej Republikę i Grechutę i że powinienem sobie to przesłuchać. No a tak jak wiele z nas sobie pewnie ceni lub słyszało, że coś wielkiego to jest Beethoven, a tego nie słucha i nie jest fanem Beethovena. Tak samo ja nie byłem z Republiką, ale jak mi wpadła w ręce płyta, no, to była wersja elektroniczna, sobie przesłuchałem resztę piosenek i tak myślałem, kurde, skoro tato mnie do tego namówił, skoro kiedyś to istniało, ja zawsze byłem taki zaangażowany lub podobałem się lata 80. scena rockowa w polskiej muzyce w tych czasach, sobie pomyślę, zobaczę, co rzeczywiście w tej Republice takiego jest. No i do tego czasu no, ciężko mi powiedzieć czemu, ale to chyba wszyscy wiecie, no i czemu tak jest, jaram się tym. To jest muzyka, no ja mogę powiedzieć, że moja, chociaż nie mojego pokolenia. Staram się jakoś moich rówieśników, no nie będę namawiał, nie będę ich przekonywał do gustów, tylko pokażę im. Patrzcie, to jest coś, co istnieje 30 lat, co istnieje we mnie, co istnieje w tych ludziach nadal do dzisiaj, więc to jest potężne.